Musimy uprzedzić naszych słuchaczy, że to już jest drugie podejście, gdyż twój ulubieniec porwał mi mikrofon kilka chwil temu, tak, pewnie Michał? Myślał, że to O, jakaś o. nie zabawka, a jakiś kotek. Lubi kotki za nimi ganiać i prawdopodobnie je jeść. Ale no tak, no, ale jest cudownym przyjacielem na trasy. Jeździmy sobie wszędzie razem. Od pewnego czasu zmieniło się życie twoje, tak? Znaczy, o. Życie zmienić się nie zmieniło na pewno, ale mam kompana, który jest moim wielkim przyjacielem. Powiedz mi, ty jesteś zmęczony już tą trasą koncertową, która za tobą to była międzynarodowa trasa promująca twoją ostatnią płytę. No, działo się dużo, widziałem na różnych fanpage'ach, na innych portalach społecznościowych. Działo się dużo, ale im więcej się dzieje, tym lepiej. Chcesz zejść? Dawaj. Idź tam. Im więcej się dzieje, tym lepiej, a nie, no zmęczony nie jestem. Gdybym był zmęczony, to byłaby to bardzo zła oznaka. Przed nami taki sezon plenerowy. Powiedz mi, ty chyba bardziej lubisz jednak to, co za tobą, czyli granie dla publiczności, która kupi bilet, czyli to jest ta twoja publiczność, twoi fani prawdziwi. To się bardziej kocha? Wydaje mi się, że koncerty plenerowe są równie przyjemne, jak i koncerty, które organizujemy my sami. Jest to trasa, która promuje dany materiał. Na pewno jest to duża różnica z racji tego, że w trakcie moich koncertów takich zamkniętych, biletowanych, dzieje się dużo, dużo więcej, jest scenografia, to wszystko jest zamknięte w jakiejś konkretnej opowieści, a koncerty plenerowe są bardziej rockowe po prostu i żywiołowe. Chyba jesteś takim typem romantyka, marzyciela, ty masz ciężko odnaleźć się w takim życiu normalnie, jak zwykłego śmiertelnika. Zgadzasz się ze mną, czy nie? Nie, ciężko nie jest w ogóle. Z racji tego, że każdy obraca się w swoim gronie przyjaciół i ludzi, którzy jakby sprawiają, że te warunki, w których żyjemy, są bardzo komfortowe i nie można powiedzieć, że jest mi ciężko, bo tak nie jest. Czyli wstajesz rano i co? Już chodzę z psem na spacer. No teraz tak, teraz jesteś... Robię poranne kardio, piesek to jest dwie przyjemności w jednej, czyli można połączyć sport z dyscypliną i dla zwierzątka, i dla samego siebie. Jak w ogóle ten psiak się bawi? Hektor. Hektor. I to ty wymyśliłeś, czy już ta pani ze schroniska? Bo to chyba taka historia była, znaczy, tak? Jest to pies nie do końca schroniska, a z fundacji, która jakby próbuje zaadoptować psy i uchronić je przed schroniskiem. A ta fundacja znajduje się w Wieluniu. I ja poznałem tego psa na swoim ostatnim koncercie z trasy Dreamer Tour, który odbywał się tutaj w Polsce. Razem z nami dzisiaj w Kępnie gości też ekipa TVN, którzy przygotowują właśnie program na temat tego, co się wydarzyło, adopcja psa. Zmieniło się bardzo twoje życie, co od tych świąt? Jeśli chodzi o zaadoptowanie psa, no tak jak mówiłem wcześniej, to życie się nie zmieniło, bo... to jest mój towarzysz w życiu codziennym, czyli on jest ze mną wszędzie tam, gdzie ja jestem. Podróżuje, jeździ na koncerty, na wszystkie nagrania do studia, więc absolutnie same plusy. Dobrze, a jeszcze na koniec zapytam o koncert w Kępnie. Co dzisiaj będziemy mogli posłuchać? Materiał z twojej ostatniej płyty? Czy też to będzie taka mieszanka znanych przebojów, między innymi z Eurowizji utwór? No po prostu co posłuchamy? Dzisiaj na pewno będzie to koncert rockowy. Niedawno zakończyliśmy próby do tego, żeby sfinalizować cały ten set koncertowy. Na pewno będzie to pomieszane na płyta Byle być sobą z płytą Dreamer. I do tego jeszcze jest wrzuconych kilka coverów, więc myślę, że będzie przyjemnie. Dzięki wielkie, Michał Szpak. Dziękuję bardzo.